Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dziś obiecana kilka filmów wcześniej oszukana owsianka niskowęglowodanowa, czyli bogata w dobre tłuszcze, białko i wartości odżywcze, ale bez płatków owsianych i nie podbijająca cukru we krwi. Ze względu na składniki jest nie tylko smaczna, ale też dłużej utrzymuje w uczuciu sytości, no i jest też banalnie prosta i szybka do zrobienia. I choć ja nie robię jej zbyt często, bo jednak wolę inne śniadania, to jednak od czasu do czasu po nią sięgam i jem naprawdę z dużą przyjemnością. Miła odskocznia od tradycyjnych śniadań. To co, przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a ja już nie przedłużam, tylko zapraszam na pyszne śniadanko. Do zwilżonego wodą garnka wsypuję 2 łyżki łuskanych nasion konopi, 1 łyżkę nasion chia, 2 łyżki siemienia lnianego. Ja dziś daję takie w całości, tak jak namacza się siemię do kisielu, ale często dodaję też świeżo zmielone i wtedy dosypuję je do owsianki już na samym końcu, by zachować maksymalnie dużo wartości odżywczych z tego siemienia. 2 łyżki mąki migdałowej, szczyptę soli. No i ja lubię, kiedy ta owsianka jest taka lekko słodka, więc dosładzam jeszcze odrobinkę 1 łyżeczką erytrytolu. No i zalewam to połową szklanki mleka, mniej więcej 120-125 ml i u mnie jest to najczęściej domowe mleko migdałowe. Jak je zrobić, nagrywałam w osobnym filmie, który podlinkuję dla Was, rzecz jasna, ale można to też podmienić na mleko rozcieńczone na przykład wodą pół na pół i dla lepszego smaku dodaję tutaj jeszcze 1 łyżeczkę oleju kokosowego, który czasem, ale bardzo rzadko, podmieniam na masło klarowane. Dziś jednak olej kokosowy. Włączam grzanie i mieszając zaczynam podgrzewać. Tylko tu bardzo ważna uwaga. Widziałam sporo przepisów, gdzie tego typu keto owsianki są zagotowywane. Ja absolutnie nie doprowadzam tego do zagotowania. Czekam tylko, aż mleko się podgrzeje i będzie gorące, ale takie nie parzące, gotujące, tylko takie, wiecie, no, ciepłe śniadanko. Wtedy od razu wyłączam grzanie i odstawiam na bok na 10-15 minut, by całość spęczniała i zgęstniała. Można pod przykryciem, by to nie stygło, można też od razu lub za jakieś kilka minut, powiedzmy, przełożyć do miseczki, w której owsianka będzie podawana. Sama w tym czasie szybciutko ogarniam w kuchni i szykuję dodatki. To jest owoce jagodowe, jakieś 2-3 łyżki. I to mogą być na przykład maliny, jeżyny, jagody, borówki, a w sezonie na przykład truskawki. Wtedy kroję je na mniejsze kawałeczki. Poza sezonem sięgam po owoce mrożone i tu najlepiej sprawdzają mi się jakieś drobne, dlatego że wkładam je do jeszcze ciepłej owsianki. Ona sobie pęcznieje i nabiera mocy, a owoce pod wpływem jej ciepła rozmarzają, także za te 10-15 minut spokojnie można je zjeść. Jeśli przepis Ci się podoba, prośba, wciśniesz pod filmem kciuk w górę? Pomożesz mi, bo wtedy wiem, co Ci się podoba, no i algorytm poleci wtedy ten przepis większej ilości osób, które mogą z niego skorzystać, a po to właśnie nagrywam. Napisz też w komentarzu, czy taka owsianka jest Ci już znana. Jeśli tak, to bardzo chętnie przeczytam o Twoich ulubionych dodatkach, bo ja też lubię nowinki i z góry dziękuję za każdą podpowiedź w komentarzu pod filmem. Możesz też właśnie teraz dołączyć do stałych widzów, subskrybując kanał, by mieć dostęp do nowych przepisów. Dodaję je co tydzień, więc myślę, że warto zaglądać. A już subskrybującym wielki uśmiech i piękne dziękuję za sympatię i okazane wsparcie, bo serio, to dużo dla mnie znaczy, więc po prostu dziękuję. Na koniec przyprószam cynamonem, który nie tylko świetnie tu pasuje, ale sprzyja gospodarce cukrowej w organizmie, więc jeśli borykacie się z cukrzycą czy insulinoopornością, to warto do diety włączyć właśnie cynamon. Mnie to akurat nie dotyczy, ale za to od zawsze bardzo lubię smak cynamonu, więc dodaję i to dość sporo. No i owsianka gotowa, ciepła, gęsta, odżywcza i bardzo, ale to bardzo smaczna. Niech Was tylko nie zwiedzie jej ilość, bo ze względu na składniki to jest naprawdę bardzo sycące i kaloryczne śniadanie, które na długo utrzyma w uczuciu sytości, bez konieczności późniejszego podjadania. No to kosztujemy. Gęsta, treściwa, prosta, ale ciesząca podniebienie. Z innych opcji podania można tu dodać trochę gęstego jogurtu greckiego lub skyru i skropić na przykład syropem z błonnika lub prostym syropem czekoladowym na bazie odżywki białkowej. Chyba jeszcze nie nagrywałam, ale to też bardzo fajny sosik jest. Przyprószam cynamonem i dopiero na to owoce. Odrobinka ciemnej czekolady też mogłaby tu być raczej w porządku. Z uwag praktycznych, jedząc, starannie gryzę ziarenka, uwalniając ich wnętrze i mam też wrażenie, że takie spokojne, wolne jedzenie z dokładnym gryzieniem jeszcze bardziej przekłada się na sytość tego śniadania. No nic, mam nadzieję, że przepis się przyda i że zechcesz z niego skorzystać. Przepis, pisany składniki i precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu skutecznie.tv. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Stawię tam też listę składników. Jeśli wolisz wytrawne śniadania, koniecznie zerknij na omlet z tuńczykiem, który pozytywnie zaskakuje smakiem i też na długo syci. Dziękuję za uwagę, za doglądanie do końca. Przypominam o subskrypcji kanału, a już subskrybującym raz jeszcze piękne dzięki za okazaną sympatię i za wsparcie. Przepysznych poranków z oszukaną owsianką Wam życzę, smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.